Cześć, tu Kamil, a to jest Minuta z Ziemią. Im więcej dowiadujemy się o królestwie zwierząt, tym mniej ludzie wydają się wyjątkowi. A o ile wiemy, żadne inne zwierzę na Ziemi nie traci przytomności ze strachu tak jak my, prawdziwi szczęściarze z nas. Podobnie jak wiele innych zwierząt, gdy odczuwamy niebezpieczeństwo lub doświadczamy innego wzrostu emocji, nasze ciśnienie krwi wzrasta, przyspieszając dopływ krwi do mózgu i zwiększając czujność. Jednak u ludzi, gdy zagrożenie już minie, nasze ciało czasami nadmiernie reaguje, obniżając ciśnienie krwi do zbyt niskiego poziomu, zmniejszając przez to dopływ krwi do mózgu, co powoduje chwilową utratę przytomności, innymi słowy, omdlenie. Podczas gdy kilka innych zwierząt potyka się głównie z powodu problemów mięśniowych, tylko my tracimy przytomność. I to dzięki unikalnemu połączeniu dwóch cech – pionowej postawy i dużego mózgu. Spędzając większość czasu na stojąco z mózgiem ponad sercem, nasza krew musi pokonać grawitację, by dotrzeć do mózgu. A ponadto, a raczej poniżej naszego serca, mamy duże, pełne żył nogi, które gdy stoimy nieruchomo zbyt długo, zbierają dużo krwi, utrudniając jeszcze bardziej dostarczenie krwi do mózgu. Istnieją inne zwierzęta, których mózgi znajdują się wysoko nad sercem, żadne z nich jednak nie ma tak wymagających mózgów jak ludzie. Im większy mózg zwierzęcia, tym więcej krwi potrzebuje. W przypadku ludzi, nasze duże mózgi pochłaniają aż 20% krwi krążącej w naszych organizmach w porównaniu do poniżej 7% u naszych najbliższych krewnych i poniżej 1% u zwierząt o jeszcze mniejszych mózgach. Dlatego nawet lekkie obniżenie naszego ciśnienia krwi może zaburzyć przepływ krwi do mózgu, podczas gdy nawet znaczne spadki ciśnienia krwi u innych zwierząt nie zatrzymują dopływu krwi do ich mózgu na tyle, aby przerwać ich bieganie i skakanie. Nasz unikalny zestaw cech oznacza, że nawet coś takiego jak strach podczas oglądania horroru lub po prostu widok krwi może spowodować obniżenie naszego ciśnienia krwi na tyle, by zemdleć. Dobra wiadomość jest taka, że upadek powoduje, że nasza głowa i serce znajdują się na tym samym poziomie, umożliwiając szybkie dotarcie krwi do mózgu. Zła wiadomość jest taka, że omdlenie może również czasami prowadzić do poważnych obrażeń, co stanowi około 1 000 000 wizyt w szpitalu każdego roku. Ale pionowa postawa i duży mózg, które sprawiają, że ludzie są jedynymi omdlewającymi ze strachu zwierzętami, to te same cechy, które umożliwiły nam prosperowanie i rozprzestrzenienie się po całym świecie. Więc można by powiedzieć, że dominacja nad światem jest przeznaczona dla tych o słabym sercu. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału Minuta z Ziemią. Daj nam łapkę w górę i bądź z nami na bieżąco.